Witam Państwa, Izabela Litwin. Dziś chciałabym skomentować uchwalenie przez Sejm utrzymania kwoty wolnej od podatku na poziomie z roku 2009. Tej kwoty po prostu minimalnej, bo cóż to jest 3000 w skali rocznej zwolnione od podatku. Jest to kwota często dziesięciokrotnie niższa niż w krajach sąsiednich, więc uważam, że to jest po prostu skandal. I myślę, że po prostu posłowie całkowicie nie rozumieją interesu gospodarczego i społecznego Polski i Polaków. Naprawdę to nie jest głosowanie, które mogłoby nas zadowolić. To, że PO tak głosowało, mogę się nie dziwić, ale że PSL tak głosował, to owszem, bardzo się dziwię, bo PSL reprezentuje rolników, czyli grupę, która w ogóle nie podlega podatkowi dochodowemu, poza niewielkimi wyjątkami. Nie rozumiem, dlaczego chcą utrzymać tak niską kwotę zwolnienia z podatku, bo przecież gdyby w naszych kieszeniach zostało więcej pieniędzy, to z całą pewnością te pieniądze poszłyby w pierwszym rzędzie na poprawę wyżywienia. Koniunktura w rolnictwie na pewno by się poprawiła. Kupowalibyśmy więcej jabłek, może więcej mięsa, może więcej produktów mlecznych. Przecież w Polsce jest jeszcze wciąż bardzo duży margines biedy i niedożywienia. Więc stanowisko PSL-u jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Natomiast generalnie stanowisko Sejmu także nie jest dla mnie zrozumiałe, dlatego że jeśli zostaje w naszych kieszeniach więcej pieniędzy, to te pieniądze są wydawane na konsumpcję, czyli tym samym nakręca się koniunkturę. A trzeba pamiętać o tym, że przy każdym zakupie płacimy ogromny haracz, przecież my płacimy VAT w wysokości 23%. Każdy z Państwa, idąc do sklepu, dostaje paragon fiskalny i widzi, że za towar zapłacił 100 zł, a podatek uiszczony przy okazji za pośrednictwem tego sklepu to jest 23 zł. To są ogromne pieniądze, które przecież także wpłyną do budżetu. Myślę, że nasi posłowie w ogóle nie zrobili rachunku ekonomicznego, podejmując tę właśnie ustawę. Dziękuję bardzo.